Spójrzmy na podpunkt A. Tutaj zauważcie, że mam zarówno w pierwszym równaniu, jak i w drugim tak ładnie wyznaczone y, czyli no, oczywiście y musi być równy y-owi, zatem możemy przyrównać do siebie te dwa równania, czyli możemy zapisać, że minus x kwadrat plus 5 równa się x dodać 3, a następnie wyrazy z prawej przenieść na stronę lewą, czyli mamy minus x kwadrat plus 5, odjąć x, odjąć 3, równa się 0. Redukujemy wyrazy podobne, czyli minus x kwadrat odjąć x, 5 odjąć 3 to będzie 2, równa się 0. No i teraz wyznaczamy deltę, ponieważ mamy już takie zwykłe równanie kwadratowe. Czyli a to będzie minus 1, b to minus 1, natomiast c wynosi 2, zatem delta to b kwadrat, czyli minus 1 do kwadratu to 1, odjąć 4 razy a razy c, zatem delta to będzie 1, dodać 8, zatem delta wynosi 9. Delta jest większa od zera, tak jak mamy zapisane tutaj, to mamy dwa rozwiązania, czyli x1 to minus b, czyli 1. Odjąć pierwiastek z delty, to może gdzieś tutaj sobie obliczmy. Pierwiastek z delty to pierwiastek z 9, czyli 3, przez 2 razy a, 2 razy minus 1 to minus 2, czyli mamy minus 2 przez minus 2, czyli 1. Natomiast rozwiązanie drugie to 1 plus 3 przez minus 2, czyli mamy 4 przez minus 2, czyli minus 2. No i to będą 2 x, które sobie wyznaczyliśmy. My chcemy wyznaczyć jeszcze y, czyli wybierzmy sobie to równanie liniowe, czyli to pierwszego stopnia i w miejsce x najpierw podstawiamy 1, a następnie minus 2. Czyli pierwszy y możemy sobie zapisać, będzie wówczas, gdy w miejsce x podstawimy jedynkę, czyli 1 plus 3 to 4, natomiast drugi podstawiamy minus 2, minus 2 plus 3 to 1. No i tak ładnie zapiszmy rozwiązanie, czyli x jest równy 1, a wówczas y to 4, lub x jest równy minus 2, a wówczas y wynosi 1. No i to będzie rozwiązanie naszego układu równań. Jeżeli natomiast chodzi nam o interpretację geometryczną, no to musimy narysować wykresy takich dwóch funkcji. Najpierw zajmiemy się tą pierwszą funkcją, czyli mam y równa się x plus 3. Czyli tutaj mamy do czynienia z funkcją liniową, czyli wykresem takiej funkcji jest prosta. Najwygodniej stworzyć tabelkę, wybrać sobie x, no i wyznaczyć y. Czyli ja na przykład w miejsce x podstawię 0, no i podstawię 1. Czyli 0 plus 3 to będzie 3, 1 plus 3 to 4, no może podstawmy jeszcze minus 1. Minus 1 plus 3 to będzie 2. Czyli zaznaczamy punkt minus 1, 2 tutaj, 1, 4 w tym miejscu, no i 0, 3. Łączymy te punkty, no i to będzie wykres funkcji o takim wzorze. Jeżeli natomiast nas interesuje narysowanie wykresu takiej funkcji, to przede wszystkim musicie zauważyć, że ponieważ tutaj najwyższą potęgą x jest druga potęga, to jest to wykres funkcji kwadratowej. Funkcja kwadratowa, to jej wykresem jest parabola, która może mieć ramiona skierowane do góry, wówczas gdy a, czyli ten współczynnik przy x w drugiej potędze jest dodatni, lub do dołu, jak wówczas, gdy a będzie ujemne, tak jak to widać tutaj u nas, ponieważ a to minus 1. No i teraz możemy sobie podzielić rysowanie wykresu takiej funkcji na dwa etapy. W pierwszym etapie rysujemy wykres funkcji o wzorze y równa się minus x kwadrat. Następnie otrzymany wykres przesuwamy o 5 jednostek do góry, czyli o wektor o współrzędnych 0, 5. No i po kolei. Najpierw rysujemy wykres takiej funkcji, czyli wszystkie funkcje postaci y równa się
ax kwadrat, czyli 2x kwadrat minus 3x kwadrat minus x kwadrat, mają zawsze wierzchołek w punkcie 0, 0. No i jeszcze podstawmy na przykład 1 w miejsce x. 1 do kwadratu to 1, mam tutaj minus, czyli minus 1. Te punkty zaznaczmy. Czyli mamy wierzchołek w punkcie 0, 0, mamy punkt 1 minus 1 w tym miejscu. No i symetrycznie możemy sobie jeszcze wyznaczyć y dla x równego minus 1. Czyli minus 1 do kwadratu to 1, mamy minus, czyli minus 1. Zaznaczamy te trzy punkty i teraz te punkty przesuwamy o 5 jednostek do góry. Czyli z tego punktu mamy 1, 2, 3, 4, 5 i to będzie wierzchołek tej funkcji, którą już chcemy narysować. Ten punkt 1, 2, 3, 4, 5 tutaj. No i ten punkt 1, 2, 3, 4, 5 łączymy i mamy wykres szukanej funkcji. Gdybyśmy chcieli rozwiązać w ten sposób, czyli w sposób graficzny taki układ równań, to musimy poszukać punktów wspólnych dla obu wykresów. I to będzie pierwszy punkt wspólny, który ma współrzędne minus 2, 1, a to będzie drugi punkt wspólny, którego współrzędne to 1 oraz 4. Oczywiście każdy punkt ma dwie współrzędne x oraz y, czyli stąd już możemy sobie odczytać rozwiązanie, że x równy jest minus 2y1, a tu jest drugie rozwiązanie, drugi przypadek, x równa się 1, y wówczas jest równy 4. Jak najbardziej to nam się pokrywa z tą odpowiedzią, którą otrzymaliśmy, gdy układ równań rozwiązywaliśmy metodą algebraiczną. Spójrzmy teraz na podpunkt B. Tutaj mamy tak ładnie już wyznaczone y, czyli możemy wzory tych funkcji przyrównać do siebie, czyli zapiszmy o to w ten sposób. No i wyrazy z prawej strony przenosimy na lewą, czyli x kwadrat odjąć 3, odjąć 3x plus 5 równa się 0, no i redukujemy wyrazy podobne. Mamy zatem x kwadrat odjąć 3x minus 3 plus 5 to będzie 2, równa się 0, no i wyznaczymy deltę. Zapiszmy, że a to 1, b to minus 3, c jest równe 2. Obliczamy deltę, czyli minus 3 do kwadratu to 9, odjąć 4 razy a razy c, czyli 9 odjąć 8 to będzie 1, no i wyznaczamy jeszcze pierwiastek z delty. Może tu zapiszmy, że pierwiastek z 1 to 1. Gdy delta jest dodatnia, mamy takie dwa pierwiastki, czyli mamy tak, x1 to minus b, czyli 3, odjąć pierwiastek z delty, 2 razy a to 2 razy 1, czyli 2, a dwie drugie dadzą nam 1. x2 natomiast to 3 plus 1 przez 2, 4 drugie to 2. Mamy 2x, czyli wyznaczmy sobie także 2y i skorzystamy z tego wzoru, czyli z postaci z funkcji liniowej, czyli pierwszy y to będzie 3 razy 1, 3, odjąć 5 minus 2, natomiast drugi y podstawiamy w miejsce x 2, 3 razy 2 to 6, odjąć 5, 1. Możemy tak ładnie zapisać sobie rozwiązanie, że x równa się 1, wówczas y to minus 2, no i drugi przypadek, x równa się 2, y wynosi 1. Jeżeli natomiast chcemy to pokazać jako interpretację geometryczną, to najpierw rysujemy wykres funkcji liniowej, czyli tworzymy sobie tabelkę, wybieramy x i na przykład w miejsce x podstawmy 1, no i w miejsce x podstawmy 0. Czyli 3 razy 1 to będzie 3, odjąć 2, odjąć 5 to minus 2. Podstawmy 0, czyli 3 razy 0, 0, odjąć 5 minus 5. No i tak, punkt 0 minus 5 mamy tutaj, punkt 1 minus 2 w tym miejscu. Łączymy i mamy wykres tej funkcji liniowej. Jeżeli chodzi o wykres funkcji kwadratowej, to najpierw rysujemy wykres funkcji y równa się x kwadrat, czyli tabelka. Napiszmy sobie wzór funkcji. Jako że jest to funkcja postaci y równa się ax kwadrat, no to wiemy, że wierzchołek takiej funkcji będzie w punkcie 0, 0. No i podstawmy jeszcze 1 i minus 1 w miejsce x. 1 do kwadratu to 1, minus 1 do kwadratu także 1. No i te punkty zaznaczamy, czyli mamy 0, 0, 1, 1 i minus 1, 1.
Widzimy, że a jest równe 1, czyli ramiona paraboli będą skierowane do góry. Natomiast my chcemy tak naprawdę narysować taki wykres funkcji, czyli ponieważ mamy minus 3, to oznacza, że wykres funkcji przesuwamy o wektor 0 minus 3, czyli 3 jednostki w dół. No to teraz z tego punktu 1, 2, 3 mamy wierzchołek, z tego punktu 1, 2, 3 tutaj, no i z tego 1, 2, 3 łączymy, no i mamy wykres funkcji kwadratowej. No i sprawdźmy, czy zgadzają nam się te punkty wspólne. Mamy 1 minus 2, 1 minus 2 faktycznie i punkt drugi 2, 1, także sprawdźmy. 2, 1, wszystko nam się tutaj zgadza. Spójrzmy na podpunkt C. Tutaj na początek przyrównamy do siebie te dwa wzory funkcji. To będzie równe 2x odjąć 2. No i wraz z prawej strony przenosimy na lewą, czyli x kwadrat odjąć 2x plus 1 odjąć 2x plus 2 równa się 0. Redukujemy wyrazy podobne, czyli minus 2 odjąć 2 to minus 4x, 1 plus 2 to 3 równa się 0. No i wyznaczamy deltę. A to 1, b minus 4, a c wynosi 3. Zatem delta to b kwadrat, tutaj wszystkie wzory mamy, minus 4 do kwadratu 16, odjąć 4 razy a razy c, czyli mamy 16 odjąć 12, czyli 4. No i wyznaczmy pierwiastek z delty, a pierwiastek z 4 to będzie 2. Mamy zatem dwa rozwiązania. Pierwsze to minus b, czyli 4, odjąć pierwiastek z delty, 2 razy a to 2 razy 1, czyli 2. Mamy zatem 2 drugie, czyli 1. Rozwiązanie drugie to 4 dodać 2 przez 2, czyli mamy 6 drugich, a więc 3. Musimy wyznaczyć y, czyli patrzymy sobie na ten wzór, czyli na funkcję liniową. No i najpierw w miejsce x podstawimy 1. 2 razy 1 to 2, 2 odjąć 2 to 0. No i drugi y, czyli podstawiamy trójkę pod x. 2 razy 3 to 6, 6 odjąć 2 to będzie 4. No i przejdźmy do interpretacji geometrycznej, czyli najpierw rysujemy wykres funkcji liniowej, czyli stworzymy sobie tabelkę. No i w miejsce x podstawmy na przykład minus 1 i podstawmy 0, czyli 2 razy minus 1 minus 2, minus 2 odjąć 2 to minus 4. Gdy podstawimy 0, to mamy 0 odjąć 2, czyli minus 2. Punkt 0 minus 2 mamy tutaj, a punkt minus 1 minus 4 w tym miejscu łączymy i mamy wykres funkcji o takim wzorze. Jeżeli chodzi o wykres funkcji kwadratowej, to sytuacja będzie troszkę inna. Na początek narysujmy wykres funkcji y równa się x kwadrat. To robiliśmy wcześniej, czyli mam nadzieję, że pamiętacie, że wierzchołek takiej funkcji będzie na pewno w punkcie 0, 0, no i podstawmy jeszcze 1 i minus 1 pod x, czyli 1 do kwadratu to 1, minus 1 do kwadratu to będzie także 1. Zaznaczamy punkty, czyli 0, 0 tutaj, następnie 1, 1 tutaj punkt, no i minus 1, 1 w tym miejscu. Natomiast my chcemy narysować taki wykres, czyli najwygodniej będzie jeszcze wyznaczyć współrzędne wierzchołka tej paraboli, a współrzędne wierzchołka możemy wyliczyć w ten sposób, że pierwsza współrzędna to minus b przez 2a, czyli minus b to będzie 2, 2 razy a to 2 razy 1, czyli 2, czyli p jest równe 1. I teraz, jeżeli w miejsce p, czyli w miejsce x tak naprawdę, ponieważ p to jest pierwsza współrzędna naszego wierzchołka, a pierwsza współrzędna punktu to zawsze x, tak więc jeżeli w miejsce x podstawimy jedynkę do wzoru funkcji, to obliczymy y, czyli drugą współrzędną wierzchołka, czyli q. No i zapiszmy, że tak, podstawiamy jedynkę. 1 do kwadratu to 1, minus 2 razy 1 to minus 2 plus 1, czyli tutaj otrzymamy 0. Zatem wierzchołek tej funkcji, którą chcemy narysować, będzie w punkcie o współrzędnych 1, 0. No to sobie tutaj zapiszmy. No i teraz ten wierzchołek zatem znajdzie się w punkcie 1, 0 tutaj. Zatem przesunęliśmy się o jedną jednostkę w prawo z tego punktu tu i w ten sam sposób
przesuwamy wszystkie pozostałe punkty, czyli ten punkt o jedną jednostkę w prawo i jesteśmy w tym miejscu, ten punkt również. I teraz, jeżeli te punkty połączymy, pamiętając o tym, że ponieważ A wynosi 1, to ramiona paraboli są skierowane do góry, gdy te punkty połączymy, to otrzymamy wykres szukanej funkcji. Spójrzmy na podpunkt D. Najpierw metoda algebraiczna, czyli mamy wyznaczone y, zatem przyrównamy do siebie te dwa wzory, czyli minus x kwadrat odjąć 4x plus 1 równa się minus 3x odjąć 1. No i wyrazy z prawej przenosimy na stronę lewą, czyli tak, całą lewą stronę przepiszmy. Mamy plus 3x plus 1 równa się 0. No i redukujemy wyrazy podobne, czyli minus x kwadrat, minus 4 plus 3 to będzie minus 1, czyli minus x, 1 plus 1 to będzie 2, równa się 0. Rozwiązujemy takie równania, równanie, czyli zapiszmy, że a to będzie minus 1, b także minus 1, natomiast c wynosi 2, obliczamy deltę, b kwadrat odjąć 4ac, czyli minus 1 do kwadratu to 1, odjąć 4 razy minus 1 razy 2, czyli mamy 1, dodać 8, czyli delta jest równa 9, ponieważ jest dodatnia, to wyznaczamy pierwiastek z delty, a pierwiastek z 9 to 3, no i mamy dwa rozwiązania, x1 to będzie minus b, czyli 1, odjąć pierwiastek z delty, 2 razy a to 2 razy minus 1, czyli minus 2. Mamy zatem minus 2 przez minus 2, a więc 1. No i x2 to będzie 1 dodać 3 przez minus 2, czyli 4 przez minus 2 da nam minus 2. I gdy mamy 2x, to wyznaczamy 2y, czyli pierwszy y wyznaczony będzie wówczas, gdy w miejsce x podstawimy 1. Tutaj do naszej funkcji liniowej minus 3 razy 1 to minus 3, minus 3 odjąć 1 to minus 4, natomiast drugi y, no to pod x minus 2 podstawmy, minus 3 razy minus 2 to 6, 6 odjąć 1 5, no i zapiszmy rozwiązania, czyli tak, x równa się 1, y to minus 4, no i drugi przypadek, x równa się minus 2, y wówczas wynosi 5. No i jeszcze interpretacja geometryczna nam pozostała, czyli najpierw rysujemy wykres funkcji liniowej, czyli pojawi się prosta, a więc najpierw tabelka. No i podstawmy na przykład w miejsce x minus 1, no i podstawmy 0. Minus 3 razy minus 1 to 3, 3 odjąć 1 to 2. Gdy podstawimy 0, otrzymamy minus 1, czyli mamy punkt minus 1, 2 tutaj i punkt 0, minus 1, łączymy i ta czerwona prosta to wykres funkcji pierwszej. Jeżeli chodzi o wykres tej funkcji, to najpierw rysujemy funkcję o wzorze minus x kwadrat, czyli tworzymy tabelkę, wybieramy x i obliczamy y. Funkcja będzie miała na pewno wierzchołek w punkcie 0, 0 i podstawmy jeszcze 1 i minus 1. 1 do kwadratu 1, czyli mamy minus 1, minus 1 do kwadratu 1, minus 1 także otrzymamy. Zaznaczamy punkty 0, 0 tu, następnie 1, minus 1 tutaj, no i minus 1, minus 1 w tym miejscu. Następnie wyznaczamy wierzchołek tej funkcji, czyli zapiszmy sobie, że p to będzie minus b przez 2a, bo to będzie pierwsza współrzędna wierzchołka, czyli minus b to 4, 2 razy a to 2 razy minus 1, czyli minus 2, czyli p jest równe minus 2. Zatem, żeby wyznaczyć q, jako że jest to pierwsza współrzędna wierzchołka, a wierzchołek to po prostu zwykły punkt, to tak naprawdę p to także x. Y to będzie q, czyli jeżeli w miejsce x do wzoru funkcji podstawimy minus 2, to wyznaczymy y, czyli q. No to podstawmy. Mamy tak, minus 2 do kwadratu to 4, ale tu mamy jeszcze razy minus 1, czyli mamy minus 4. Minus 4 razy minus 2 to 8 na plusie, no i dodać 1.
Czyli sprawdźmy, ile równe jest Q. Mamy 4 plus 1, 5, czyli wierzchołek jest w punkcie minus 2, 5. To sobie zapiszmy, że wierzchołek tej funkcji to minus 2, 5. No i zaznaczmy, może innym kolorem, minus 2, 5 to będzie ten punkt. Czyli z wierzchołka tej funkcji minus x kwadrat musieliśmy przesunąć się o 2 jednostki w lewo i 5 jednostek w górę. Czyli tu też 2 jednostki w lewo, 1, 2, 3, 4, 5 w górę. Z tego punktu 2 jednostki w lewo, 5 do góry. Łączymy i mamy wykres szukanej funkcji. Kierunek ramion także nam się zgadza, bo zauważcie, że a to minus 1, czyli jest ujemne. Spójrzmy na podpunkt E. Tutaj należy zacząć, aby przekształcić sobie ten pierwszy wykres do takiej postaci, jaką mamy tutaj, czyli y równa się reszcie wzoru funkcji. Czyli tak, minus y zostawimy, równa się minus 2x plus 1, a następnie, żeby pozbyć się tego minusa, musimy obie strony tego równania pomnożyć przez minus 1, czyli y to 2x odjąć 1. Czyli ten układ równań zapiszmy jako y równa się 2x odjąć 1, a drugie równanie już możemy sobie przepisać. Plus 3x plus 1 druga. No i dzięki temu możemy już podstawić, czy właściwie przyrównać do siebie te dwa wzory funkcji, czyli minus 1 druga x kwadrat plus 3x plus 1 druga równa się 2x odjąć 1. No i wyrazy z prawej strony przenosimy na lewo. Czyli minus 1 druga x kwadrat plus 3x plus 1 druga odjąć 2x plus 1 równa się 0. No i redukujemy wyrazy podobne, czyli minus 1 druga x kwadrat, 3x odjąć 2x to będzie x, czyli 1x zapiszmy to sobie w ten sposób, 1 druga plus 1 to 1 i 1 druga na plusie, równa się 0. No i żeby pozbyć się mianowników, to może zamienimy sobie ten ułamek na razie na niewłaściwy. Plus x plus 3 drugie równa się 0. No i teraz pomnóżmy obie strony równania przez 2. Czyli tutaj mamy minus 1 druga razy 2 to minus 1, czyli minus x kwadrat, x razy 2 to 2x, 3 drugie razy 2 to 3 równa się 0. No i wyznaczamy delta. Delta, spójrzmy tutaj na wzory, to b kwadrat odjąć 4ac. Czyli możemy zapisać a to minus 1, b jest równe 2, natomiast c wynosi 3. B kwadrat to 2 do kwadratu 4, odjąć 4 razy minus 1 razy 3, czyli mamy 4, dodać 12, czyli delta jest równa 16. No to gdy mamy deltę, to wyznaczmy sobie pierwiastek z delty, a pierwiastek z 16 to 4. No i mamy dwa rozwiązania, tutaj troszkę wyżej podjedźmy, x1 oraz x2, czyli x1 to minus b, czyli minus 2, odjąć pierwiastek z delty, czyli 4, 2 razy a, no to jeszcze na dół, 2 razy minus 1 to minus 2, czyli mamy minus 6 przez minus 2, czyli 3, natomiast x2 to minus 2 plus 4 przez minus 2, czyli mamy 2 przez minus 2, czyli minus 1. No to gdy mamy 2x, wyznaczmy sobie 2y, czyli y pierwszy. No i szukamy teraz tak ładnie przekształconego wzoru. To jest ten wzór, który nas interesuje. I w miejsce x podstawmy najpierw trójkę. 2 razy 3 to 6, 6 odjąć 1 to 5. No i tu mamy drugiego y, podstawiamy minus 1, czyli 2 razy minus 1 to minus 2, odjąć 1 minus 3. Zapiszmy rozwiązanie, że x to 3, a wówczas y wynosi 5. No i drugi przypadek, x wynosi minus 1, a wówczas y to minus 3. Jeżeli natomiast chodzi o interpretację geometryczną, to także oba równania doprowadzamy do takiej postaci. No i najpierw narysujmy ten wykres funkcji liniowej, czyli tworzymy sobie tabelkę
miejsce x, na przykład podstawmy 0 i podstawmy 1. 2 razy 0 to 0, odjąć 1, minus 1. Teraz 1, 2 razy 1, 2, odjąć 1, 1. Czyli mamy 0, minus 1, ten punkt oraz 1, 1. Łączymy. No i mamy wykres funkcji liniowej. Teraz zajmiemy się wykresem funkcji kwadratowej, czyli najpierw rysujemy funkcję o wzorze minus 1 druga x kwadrat. No i tworzymy tabelkę. Jest to funkcja postaci ax kwadrat, czyli jej wierzchołek będzie w punkcie 0, 0. No i podstawmy jeszcze 2 oraz minus 2 w miejsce x. 2 do kwadratu to 4, minus 1 druga razy 4 to minus 2. Minus 2 do kwadratu to 4, minus 1 druga razy 4 to minus 2. No i te punkty zaznaczamy, czyli mamy tak, punkt 0, 0 w tym miejscu, 2, minus 2 tutaj oraz minus 2, minus 2 w tym miejscu. No i teraz wyznaczamy pierwszą współrzędną wierzchołka tej naszej funkcji, której wykres nas interesuje. Z takiego wzoru, czyli skoro b to 3, to minus b to minus 3, 2 razy a to 2 razy minus 1 druga, czyli minus 1, czyli p jest równe 3. I teraz, jeżeli w miejsce x do wzoru funkcji podstawimy trójkę, to otrzymamy y, czyli q naszego wierzchołka. Zatem mamy tak, 3 do kwadratu to 9, minus 1 druga razy 9 to minus 9 drugich, 3 razy 3 to 9, no i jeszcze dodać 1 druga. Czyli minus 9 drugich plus 1 druga to minus 8 drugich, a minus 8 drugich to minus 4 i minus 4 plus 9 to będzie 5. Zatem wierzchołek tej funkcji będzie w punkcie 3, 5. No i ramiona paraboli będą skierowane w dół, ponieważ a jest ujemne. Zaznaczamy wierzchołek, czyli szukamy punktu 3, 5, mamy go tutaj. Zatem wierzchołek przesunęliśmy o 3 jednostki w prawo, 5 do góry, czyli tu też lecimy raz, 2, 3, raz, 2, 3, 4, 5 i tu też raz, 2, 3, raz, 2, 3, 4, 5, łączymy, no i to będzie wykres tej drugiej funkcji. Tutaj zauważcie, że też możemy sobie na przykład wyznaczyć te punkty przecięcia. Tu mamy pierwszy, tu mamy punkt drugi. Pod punkcie F na początek musimy zająć się tym pierwszym równaniem, ponieważ chcemy go doprowadzić do takiej postaci y równa się reszcie równania. Czyli minus 2y zostawią po stronie lewej, a x i minus 4 przeniosą na prawą, czyli zmienią znaki. Następnie obie strony podzielimy przez minus 2, zatem y, tutaj mamy minus 1 przy x, czyli minus 1 przez minus 2 to 1 druga x, 4 przez minus 2 to będzie minus 2. No i zapiszmy to równanie już w takiej ładnej postaci, czyli y to 1 druga x odjąć 2, a drugie równanie przepiszemy bez zmian. No i teraz tu mamy y, czyli przyrównamy do siebie te dwa wzory. Może tutaj zapiszmy, mamy tak 1 czwartą x kwadrat plus x odjąć 4 równa się 1 druga x odjąć 2. Przenosimy wszystkie wyrazy ze strony prawej na lewą, czyli 1 czwarta x kwadrat plus x odjąć 4 odjąć 1 druga x plus 2 równa się 0, no i redukujemy wyrazy podobne. Mamy tak, 1 czwarta x kwadrat, tutaj mamy 1 odjąć 1 druga, to będzie 1 druga x, minus 4 plus 2 to minus 2. No i pozbądźmy się może tutaj mianowników, to będą łatwiejsze obliczenia, czyli obie strony równania pomnóżmy przez 4. 1 czwarta razy 4 to będzie 1, czyli x kwadrat, 1 druga razy 4 to 2x, minus 2 razy 4 to minus 8 równa się 0. Zatem wyznaczymy deltę, a więc zapiszemy, że a to 1, b wynosi 2, a c minus 8. No i lecimy z deltą, tu mamy wzór. 2 do kwadratu to 4, odjąć 4 razy a razy c, czyli delta to będzie 4, dodać 32, czyli delta wynosi 36.
Skoro delta jest dodatnia, no to obliczamy pierwiastek z delty, a pierwiastek z 36 da nam 6. No i mamy 2x. Pierwszy to minus b, czyli minus 2. Odjąć pierwiastek z delty przez 2 razy a, czyli 2. Mamy minus 8 drugich, czyli minus 4. X drugi to minus 2 dodać 6 przez 2, czyli mamy 4 drugie, a więc 2. Mamy 2x, to wyznaczamy 2y, czyli y pierwszy. Patrzymy sobie o, na ten wzór. To będzie 1 druga razy minus 4 to minus 2. Odjąć 2 to minus 4. No i y drugi, 1 druga razy 2 to 1, odjąć 2, minus 1, x to minus 4, a wówczas y również wynosi minus 4. No i drugi przypadek, x wynosi 2, wówczas y jest równy minus 1. No i spójrzmy na interpretację geometryczną, czyli najpierw narysujemy wykres funkcji o takim wzorze, funkcji liniowej, czyli rysujemy tabelkę, wybieramy x, na przykład podstawmy pod x 0 i podstawmy na przykład 4, czyli 1 druga razy 0 to 0, odjąć 2 minus 2, 1 druga razy 4 to 2, 2 odjąć 2 to będzie 0, mamy punkt 0 minus 2, czyli ten, oraz 4, 0, łączymy no i mamy wykres pierwszej funkcji, czyli tej. Jeżeli chcemy narysować wykres takiej funkcji, to najpierw narysujmy wykres funkcji 1 czwarta x kwadrat, czyli wierzchołek takiej funkcji będzie w punkcie 0, 0, czyli tutaj. No i podstawmy jeszcze dwójkę i minus dwójkę pod x. 2 do kwadratu 4, 1 druga razy 4 to 1. Minus 2 do kwadratu 4, 1 czwarta razy 4 to także 1, czyli mamy punkt 2, 1 oraz minus 2, 1. No i żeby narysować dokładnie wykres takiej funkcji, to wyznaczymy pierwszą współrzędną wierzchołka, czyli minus b to będzie minus 1, 2 razy a to 2 razy 1 czwarta to 2 czwarte, czyli 1 druga. Czyli minus 1 mnożymy przez odwrotność jednej drugiej, czyli minus 1 razy 2 da nam minus 2, a więc jeżeli w miejsce x podstawimy minus 2 do wzoru naszej funkcji, to otrzymamy y, czyli q, a więc drugą współrzędną wierzchołka funkcji. No to podstawmy, minus 2 do kwadratu to będzie 4, 1 czwarta razy 4 to 1, dodać minus 2, czyli odjąć 2 i odjąć 4, czyli mamy minus 1 odjąć 4, czyli minus 5. Zatem wierzchołek tej funkcji jest w punkcie minus 2, minus 5. No i ten wierzchołek zaznaczmy, czyli mam tak minus 2, minus 5, czyli przesunęliśmy się o 2 jednostki w lewo i 5 w dół. Czyli dwie jednostki w lewo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i tutaj z tego punktu także dwie jednostki w lewo i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Łączymy, pamiętając, że ramiona paraboli będą skierowane do góry, ponieważ a to 1 czwarta, czyli a jest większe od zera. No i mamy wykres funkcji o takim wzorze. Z tego wykresu, z tej interpretacji geometrycznej, możemy także wyznaczyć sobie rozwiązania takiego układu równań, ponieważ to będą punkty wspólne, czyli pierwszy punkt to minus 4, minus 4, czyli mamy x oraz y. Drugi punkt mamy tutaj, czyli ma współrzędne 2 oraz minus 1, mamy x oraz y.